Poniedziałek, 13 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju Abraham w pewnym sensie kłóci się z Panem Bogiem, spiera się z Panem Bogiem, albo lepiej może handluje z Panem Bogiem, targuje się, bo Pan Bóg mówi, że musi zniszczyć Sodomę i Gomorę. Ale gdyby było tam przynajmniej 50 mieszkańców sprawiedliwych, mówi Abraham, może by tego nie niszczyć. Spróbuj oszczędzić po prostu ludzi, bo szkoda byłoby całe miasto niszczyć, jeżeli tam są również ludzie dobrzy. Znamy cały ten targ, kiedy schodzi do 45, do 40, do 30, do 20, nawet do 10, że gdyby było 10 sprawiedliwych, to Pan Bóg tak naprawdę nie zniszczy tego miasta. Czemu Abraham nie poszedł dalej? Czemu nie mówił o 5? Czemu nie mówił o 1? Choćby o bratanku Locie? Do końca tego nie wiemy. Ale ta logika Abrahama jest przepiękna, bo ona pokazuje, że zależy mi na tym, żeby te miasta, w których się dzieje wiele krzywdy, żeby jednak one zostały ocalone. Zależy mi na tym, żeby ludzie źli zostali ocaleni za pomocą ludzi dobrych. Zależy mi na tym. Nie ma Abraham takiego myślenia, a Panie Boże, co Ci szkodzi, wybierz sprawiedliwych, a tamtych wykończ, bo się im należy. Jemu zależy na tym, żeby również ludzie, którzy robią krzywdę, ludzie, którzy czynią zło, żeby również oni zostali ocaleni. I tej logiki, tej mentalności trochę nam brakuje chyba. Brakuje nam w takim myśleniu, że chcemy, żeby ludzie sprawiedliwi byli ocaleni, chcemy, żeby dobrzy byli ocaleni, ale bardzo często myślimy, że złych to trzeba ukarać, nie? Że nie mamy takiej świadomości, że bądźmy my sprawiedliwi. Starajmy się, żeby nas było 10, 20, 30 sprawiedliwych, dobrych i Pan Bóg mocą tej naszej dobroci wpłynie na tych, którzy dobrzy nie są, nie? Ale chodzi nam o to, żebyśmy się wszyscy ocalili, a nie o to, żeby niektórych odrzucić, o nich zapomnieć, udawać w ogóle, że ich nie znamy. Rodzi się jakiś taki bardzo dziwny trend w Kościele, zresztą on już był, również w czasach starożytności, kiedy niektórzy odchodzili od wiary, byli tak zwanymi upadłymi, taka tendencja, żeby tych ludzi odrzucać, żeby nie dawać im szans po prostu na przebaczenie, bo my jesteśmy lepsi, a oni są gorsi. Na tym polega bycie dobrym, że człowiek chce naprawdę wszystkim pomóc, nawet tym, którzy wydają się absolutnie takimi, którym się pomóc nie powinno. Psalmista mówi o tym, że Pan Bóg odpuszcza grzechy i to odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby, że On twoje życie ratuje od zguby. A więc skoro Pan Bóg odpuszcza wszystkie grzechy, leczy wszystkie choroby, to czemu nie odpuszcza grzechu Sodomy? Czemu nie odpuszcza grzechu Gomory? Może dlatego, że brakuje właśnie w nich, bo takiego brakowało może takiej wiary, myślenia, że Pan Bóg naprawdę wszystko może odpuścić. To ludzie nie odpuszczają. To ludzie mają pretensje, to ludzie mówią o dożywociu, to ludzie mówią o karze śmierci. Pan Bóg odpuszcza wszystkie grzechy. I my niby to powtarzamy, ale chyba naprawdę w to nie wierzymy. Są takie kategorie grzechów, żebyśmy powiedzieli, nie, Pan Bóg tego nie może odpuścić. Pan Bóg odpuści, ale my nie odpuścimy. Pan Bóg daruje, ale my nie darujemy. Miłosierdzie Boże jest niesamowite, bo On naprawdę odpuszcza wszystkie grzechy. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć, że jeśli nie jestem w gronie tych sprawiedliwych, jeśli nie jestem w gronie tych ludzi, którzy pomagają innym grzesznikom, jeśli jestem właśnie w gronie grzeszników i tych, którzy są naprawdę fatalni i mam takie miesiące, dni czy lata, kiedy odchodzę od Pana Boga, żebym nie stracił wiary, że On jest w stanie odpuścić wszystkie moje winy. Żeby nigdy nie przyszła mi w życiu taka myśl, że popełniłem takie grzechy, że Pan Bóg tego nie jest w stanie odpuścić. Naprawdę jest. Ludzie może nie odpuszczą, sąd może nie odpuści, więzienie może nie odpuści, ale Pan Bóg odpuści. Pan Bóg jest tak mocny i tak wszechmogący, że żadne zło nie jest w stanie zniszczyć Jego miłosierdzia. Ewangelia jest Ewangelią o powołaniu. Przyszedł pewien uczony w piśmie, rzekł, nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus za bardzo nie chciał, mówi, że no, syn człowieczy nie ma miejsca. Potem ktoś inny spośród uczniów mówił, że on by poszedł za nim, ale najpierw chce pożegnać swojego ojca. Jezus mówi, zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych. I tytuł, który jest przypisany tej Ewangelii, tak jak zawsze, mówi, trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem. I ten tytuł chyba mówi tak naprawdę całe sedno tej Ewangelii, że problem jest to, że jedni by może chcieli pójść za Jezusem, ale nie wszystko chcą porzucić. Inni tak naprawdę no, mówią sami, że chcą, ale nie mają świadomości, że to naprawdę trzeba porzucić. I im się to wydaje, że to jest takie lekkie pójście za Chrystusem i jest porzuceniem wszystkiego.
Pójść za Chrystusem jest powiedzeniem, tak naprawdę nic nie może być ważniejsze niż Chrystus. Pójść za Chrystusem jest powiedzeniem, tak naprawdę Bóg musi być na pierwszym miejscu w moim życiu. Trochę my to rozumiemy, bo jeśli ludzie się zakochają młodzi, to potrafią zostawić ojca, matkę, dom, nieraz nawet kraj, żeby zamieszkać razem, być po prostu razem. Tu właśnie chodzi o taką miłość. Chodzi o taką siłę miłości, że Jezu, ja Ciebie tak kocham i tak przez Ciebie jestem kochany, że nie pozwolę na to, żeby cokolwiek nas odłączyło od siebie. Nie pozwolę nigdy na to, żeby jakakolwiek siła stanęła między mną i Tobą. Chcę być z Tobą na zawsze, bo wiem, że Ty jesteś jedyną i najpiękniejszą miłością. Tu chodzi o miłość. A jeśli chodzi o miłość, to poświęcenie jest jakoś jej naturalną konsekwencją. Chyba nie ma nic w życiu piękniejszego, jak doświadczyć miłości Boga, takiej miłości Boga, która stawia Go absolutnie na pierwszym miejscu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.